Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, mój wniosek o przerwę może pan potraktować jako formalny. Wnoszę o przerwę i o to, żeby uzupełnił pan porządek obrad o informację marszałka Sejmu. Ja już prosiłem o to. O informację marszałka Sejmu dotyczącego kryterium i zasad, na podstawie których karze pan posłów. My dzisiaj, posłowie Platformy, z dumą odbieramy pana kary. W moim przypadku to jest 1,5 pensji. W przypadku moich koleżanek, kolegów to też są kary. Symboliczne jest to, panie marszałku, że każe pan panią poseł Krzywonos. Nie jesteście pierwszym reżimem, który każe Henrykę Krzywonos. I wolna Polska będzie przepraszać za to, że każecie Henrykę Krzywonos za obronę konstytucji. Pan ukarał posła Grabca za to, że wyszedł i przeczytał artykuł konstytucji z mównicy. Polskiej konstytucji. Konstytucji, którą nazywacie konstytucją komunistyczną. A to jest polska konstytucja. Nasza konstytucja. Panie marszałku, ja z dumą, wierzę, że moi koleżanki i koledzy również, z dumą będziemy pokazywać te kary. Ja, dlatego że my tu reprezentujemy wyborców. Nam, panowie, próbujecie nas zastraszyć, uniemożliwić nam wykonywanie naszego mandatu. A nam mandat dali Polacy. I oni od nas oczekują, żebyśmy rację i ich argumenty przedstawiali tutaj. To jest naszym obowiązkiem. I chcę, panie marszałku, panu powiedzieć. Za darmo będę pracował. Za darmo będę pracował. Nie przestraszy pan nas. Nie przestraszy pan nas. Przyjmuję tę karę. I czekam na następną, jeśli pan jest gotowy ją wymierzyć. Natomiast żądam od pana przedstawienia kryteriów. Połowę wystąpień Jarosława Kaczyńskiego w tej kadencji to była ad vocem, wniosek formalny. Pan nigdy go nie ukarał. Ja dzisiaj wystąpię o to, żeby pan analogicznie do tej sytuacji ukarał Jarosława Kaczyńskiego. A jeśli pan tego nie zrobi, to ukaranie pana jako tego, który nie przestrzega regulaminu Sejmu. Dziękuję serdecznie. Wniosek przeciwny, proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie wiem czy... Przepraszam, panie pośle. Nie tyle wniosek przeciwny, co głos przeciw. Proszę. Głos przeciw, przepraszam. Ale wydaje mi się, że akurat tutaj panu Nitrasowi trzeba by było się... Panu posłowi Nitrasowi trzeba by było się przychylić do tego wniosku. I proszę o przerwę, aby pan poseł Nitras mógł w czasie tej przerwy napisać oświadczenie, jak jest taki kozak, że rezygnuje z uposażenia do końca kadencji i przekaże je na cele społeczne. Uważam, że przerwa by się przydała. Ja informuję Państwa posłów, że w trybie sprostowania, proszę. Poseł Sławomir Nitras w trybie sprostowania. Pan poseł ma niewątpliwą przewagę nade mną, bo wie, jak ja się nazywam. Ale chciałbym pana poinformować, że jestem Polakiem, a nie kozakiem. Polaków tutaj reprezentuję i dla tych Polaków domagam się szacunku. Od państwa, bo to jest Sejm, a nie jakiś... To jest Sejm i my Polaków tu reprezentujemy. I pan powinien poziom reprezentować odpowiedni. Poseł Piotr Kaleta w trybie sprostowania do sprostowania. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałem powiedzieć panu Nitrasowi, że nazywam się Kaleta, Piotr Kaleta. Zapamiętałem pana nazwisko od razu, jak zacząłem być posłem. Dlaczego? Ponieważ przypominam sobie taką sytuację, że kiedyś był mężczyzna o podobnym nazwisku, o identycznym nazwisku jak pańskie i on w czasie jednych z takich spotkań towarzyskich obraził moją żonę. Dostał za to po prostu popysku i tak skojarzyłem, że ktoś mógł być to z pana z rodziny, ale to był wysoki, przystojny mężczyzna. Później przyszedł, przeprosił, w związku z tym od razu doszedł... Panie pośle, to nie jest sprostowanie, bardzo przepraszam. Nie. Kończymy tę dyskusję. Proszę państwa, wniosek formalny posła Nitrasa jest bezprzedmiotowy, ponieważ projekt zgłoszony przez Klub Platforma Obywatelska dotyczący tej uchwały został skierowany do Komisji Regulaminowej i Komisji Kultury.